Jak głębokie ślady trauma zostawia w Twoim układzie nerwowym i jak wpływa to na Twoje codzienne funkcjonowanie? W odpowiedzi na silny stresor w naszym mózgu uszkodzona może być funkcja takich obszarów jak ciało migdałowate. Jest to centrum alarmowe Twojego mózgu, które ostrzega Cię o niebezpieczeństwie. Po traumie staje się hiperaktywne. To dlatego możesz mieć wzmożone poczucie zagrożenia. Hipokamp. Hipokamp odpowiada za naszą pamięć. Pod wpływem traumatycznego wydarzenia jego powierzchnia kurczy się. Może to zatem prowadzić do tego, że trudne wspomnienie oceniasz jako ryzyko, które wciąż jest obecne, a nie coś, co miało miejsce w przeszłości. Kora przedczołowa. Jest ona związana z racjonalnym myśleniem i kontrolą impulsów. W związku z tym po traumie możesz nadmiarowo reagować złością i mieć trudność z podejmowaniem decyzji. Pamiętaj, że trauma mogła zmienić twoje życie, ale nie musi definiować twojej przyszłości. Z odpowiednim wsparciem jesteś w stanie zarządzać jej skutkami. Zaobserwuj ten profil i zdobądź z nami wiedzę na temat utrzymania zdrowia psychicznego. Co jeszcze dzieje się w naszym organizmie w reakcji na traumę? Nadnercza zaczynają pompować do krwi adrenalinę i noradrenalinę hormony, które robią wszystko, abyśmy mogli stawić czoła problemowi albo szybko uciec. Adrenalina przyspiesza bicie serca, zwiększa ciśnienie krwi, rozszerza oskrzela i źrenice. Noradrenalina to jej partner, który dodatkowo skupia krew w ważnych mięśniach, gotowych od razu do akcji. Gdy znajdziemy się w sytuacji silnie stresowej, nasz organizm automatycznie uruchamia również oś HPA. Co się wtedy dzieje? Pod wzgórze wysyła sygnał do przysadki mózgowej, która następnie przekazuje informację nadnerczą, by zaczęły produkować kortyzol, zwany hormonem stresu. Jakie są tego skutki? Trauma może sprawić, że będziemy interpretować nawet neutralne sytuacje jako zagrożenie. Skutkiem przeżytej traumy może być pojawienie się zespołu stresu pourazowego. Osoby cierpiące w związku z PTSD mogą doświadczać intensywnych emocji ze względu na nadwrażliwość systemu limbicznego. Mogą pojawiać się u nich również tzw. zwane flashbacki, czyli obrazy w głowie przypominające o zdarzeniu lub koszmary senne. Zmianie mogą ulec również przekonania, jakie mamy na swój temat. Może pojawić się na przykład poczucie winy. Najbardziej typowy mechanizm radzenia sobie w przypadku PTSD to unikanie. Najczęściej wtedy unikamy sytuacji i miejsc, które z wydarzeniem mogą się nam kojarzyć. Mimo iż te zmiany mogą wydawać się nieodwracalne, nasz mózg dysponuje zdumiewającą zdolnością do adaptacji i samonaprawy. Z odpowiednią wiedzą i wsparciem możesz nauczyć się zarządzać jej skutkami.